Cześć, witam w kolejnym teście Apton.pl. Dzisiaj mamy dla Was coś niezwykle interesującego. Jest to rejestrator przenośny firmy Zoom, model H3VR, tudzież VR, który oferuje możliwość nagrywania dźwięku ambisonicznego. Wygląda to w ten sposób. Jak widać, na górze mamy cztery kapsuły mikrofonowe, z których każda patrzy w innym kierunku, w innej osi, dzięki czemu możemy nagrywać dźwięk przestrzenny z niezwykłą dokładnością. Zobaczmy, jak to wygląda z boku. Mikrofony są chronione takim tutaj pałączkiem metalowym który zapewnia im dobrą ochronę a przy okazji wygląda dosyć ciekawie. Całość prezentuje się niemalże jak jakaś stacja kosmiczna bądź, bądź kapsuła do lądowania na innej planecie. Po prawej stronie obudowy znajdziemy pokrętło regulacji gainu, czyli wzmocnienia mikrofonów, następnie gniazdo mikro USB, które ma kilka zastosowań. Po pierwsze służy do podłączenia rejestratora do komputera. Do tej funkcji będziemy jeszcze wracać w teście. Po drugie, może też służyć jako gniazdo doprowadzające dodatkowe zasilanie do urządzenia, na przykład z powerbanku bądź typowej ładowarki do telefonu komórkowego z sieci. Natomiast domyślnym źródłem zasilania Zuma H3VR są dwie baterie typu AA, czyli zwykłe paluszki, które wkłada się tutaj od spodu, za chwilę to pokażemy i które też dostaniemy w zestawie. Z urządzeniem. Na samym dole wyjście liniowe Jack Mini Stereo, służące do wyprowadzenia stereofonicznego miksu z rejestratora, czy to do konsoli mikserskiej, czy na przykład do aparatu bądź kamery wideo. Po drugiej stronie obudowy, wyjście słuchawkowe, również mini Jack Stereo, oraz regulacja głośności tego właśnie wyjścia. Służy przede wszystkim do odsłuchu, zarówno podczas nagrywania, jak i do odsłuchania już nagranego materiału z urządzenia. Od spodu znajdziemy standardowy gwint do umieszczenia rejestratora na statywie, albo też przykręcanego go na przykład na aparacie lub kamerze wideo. Pod tą klapką schowane są dwie baterie AA. Baterie dostaniemy w zestawie z urządzeniem. Tutaj też umieszczamy kartę microSD do zapisywania materiału dźwiękowego. Karty akurat w zestawie nie dostaniemy, także musimy sobie ją kupić sami. Rejestrator obsługuje karty do o pojemności do 512 GB. Przy okazji tutaj znajdziemy też małą gumową zaślepkę, za którą kryje się gniazdo do podłączenia dodatkowego modułu bezprzewodowego. Dzięki któremu możemy rejestrator obsługiwać za pomocą aplikacji, na przykład na iPhone'ie. Z tyłu mamy cały panel sterowania, na dole włącznik, uruchamiamy urządzenie poprzez przytrzymanie go z jednej strony. Tu przy okazji także funkcja HOLD, czyli po prostu zablokowanie przycisków, żebyśmy przypadkiem czegoś nie przełączyli, jeśli tego nie chcemy. Na ekranie głównym widzimy wyświetlają się poziomy wszystkich czterech mikrofonów w osiach W, Y, Z, X. Natomiast po tej stronie mamy wskazania żyroskopu, ponieważ urządzenie jest wyposażone w czujnik żyroskopowy, dzięki czemu możemy je bardzo dokładnie wypoziomować przed rozpoczęciem nagrania. Zobaczcie teraz, jak to działa. Nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne w kamerze, ale. W momencie przechylania tutaj te dwie linie nam się rozjeżdżają i chodzi o to, żeby ustawić tak rejestrator, żeby spotkały się możliwie na środku. Poniżej standardowe przyciski odtwarzania, przewijania, nagrywania. Obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta. Muszę przyznać, że przed przystąpieniem do testu praktycznie nie używałem instrukcji. Jedynie po to, żeby, żeby zapoznać się z jakimiś szczegółami technicznymi. Natomiast sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że każdy potrafi zrobić użytek z tego urządzenia od razu po wyciągnięciu go z pudełka. Tymi przyciskami także poruszamy się po menu w celu ustawienia pożądanych przez nas parametrów. Nie będę wszystkiego wymieniał. Warto wspomnieć chociażby, że ten rejestrator potrafi zapisywać w jakości 44.1, 48 bądź 96 kHz oraz 16 bądź 24 bity w każdej z tych opcji. W menu możemy także wybrać tryb nagrywania. Mamy do wyboru różne tryby ambisoniczne, tryb binauralny bądź tryb stereo, w którym rejestrator zachowuje się jak typowy rejestrator stereo. Po prostu konwertuje sygnał z czterech kapsuł do dwóch kanałów lewego i prawego. Znajdziemy tu m.in. także filtr dolnozaporowy, który możemy ustawić w zakresie od 10 aż do 240 Hz w skokach co 10 Hz. Jest też wbudowany limiter, w którym możemy regulować próg zadziałania, czas ataku i czas odpuszczenia kompresji. Aby zademonstrować, o co w tym wszystkim chodzi, nagraliśmy fragment próby zespołu akustycznego, którego członkowie byli usadzeni naokoło tego mikrofonu. To nagranie mamy zarejestrowane w tym momencie w czterech śladach. Każdy z nich odpowiada za osobną oś. Co ciekawe, urządzenie od razu konwertuje ten materiał do, do standardu stereo, dzięki czemu możemy go odsłuchać prosto z urządzenia. I co ciekawe, jeszcze, ruszając podczas takiego odsłuchu rejestratorem, Poruszamy się płynnie pomiędzy tymi czterema kanałami, dzięki czemu odnosi się wrażenie, jakbyśmy ruszali głową, znajdując się w miejscu nagrania. Postaramy się pokazać Wam, jak to działa. Mamy nadzieję, że będziecie w stanie to usłyszeć. Dodam tylko, że efekt będzie słyszalny lepiej na dobrej jakości słuchawkach studyjnych. Mamy nadzieję, że byliście w stanie usłyszeć i prześledzić zmiany położenia poszczególnych instrumentów w panoramie. Oczywiście, takie nagrania mają największy sens w połączeniu z obrazem, dlatego od razu odsyłamy do świetnych filmików zrealizowanych przez firmę Zoom w technologii 360 stopni, w których to Wy możecie ruchem myszki na ekranie decydować, w którą stronę patrzy głowa wirtualnego widza. I wtedy zmiany widzicie od razu i w obrazie, i w dźwięku, który został zarejestrowany właśnie z użyciem tego urządzenia. Tutaj warto zaznaczyć, że nagrywając dźwięk ambisoniczny w połączeniu z obrazem, mamy kilka możliwości. Możemy na przykład rejestrować dźwięk od razu na kamerze, wyprowadzając sygnał wyjściem liniowym z rejestratora prosto do kamery. Jest on od razu konwertowany w urządzeniu, także nie potrzebujemy dodatkowego, dodatkowego programowania ani dodatkowych y, zabiegów tutaj przeprowadzać. Drugą opcją jest wyeksportowanie plików y, z rejestratora poprzez dołączoną darmową aplikację firmy Zoom, y, w której to aplikacji w bardzo y, prosty i szybki sposób y, możemy przekonwertować y, sygnał. Nagrania ambisonicznego do formatu stereo, też do formatu binauralnego oraz na przykład do formatu 51 do projekcji kinowej. Tutaj widzimy główne i jedyne okno aplikacji Zoom Ambisonics Player, którą pobrać można za darmo ze strony firmy Zoom. Aby otworzyć w niej nagrane pliki audio, możemy albo nacisnąć Add Files i dodać wybrane pliki. Albo też przeciągnąć je z okna eksploratora. Tutaj widzimy format, w jakim dane pliki zostały nagrane. Wybrany plik możemy sobie odsłuchać. Tutaj od razu przytniemy trochę początek. Tutaj modyfikować możemy pozycję słuchacza dowolnie przesuwając cały obraz ambisoniczny wzdłuż każdej z trzech osi. U góry zmienić możemy format, w jakim zapisać chcemy nasz plik. Może to być format stereo, binauralny, 5.1 lub określony przez użytkownika. Na koniec dodać możemy jeszcze automatyczną korekcję dźwięku, a gotowe nagranie wyeksportować do pliku. Możemy także po podłączeniu rejestratora do komputera przez kabel USB rejestrować ślady bezpośrednio na komputerze. W tym momencie rejestrator pełni nam rolę również interfejsu audio. Podsumowując, można powiedzieć, że Zoom po raz kolejny dokonał małej rewolucji na rynku audio. Oddając w ręce przeciętnego człowieka narzędzia do tej pory zarezerwowane w zasadzie tylko dla zawodowców, ponieważ aby nagrywać dźwięk ambisonicznie, do tej pory potrzebowaliśmy osobnego specjalnego mikrofonu, wielokanałowego rejestratora, z którego następnie otrzymywaliśmy kilka śladów do własnoręcznego obrobienia i przekonwertowania za pomocą odpowiedniego oprogramowania na komputerze. Tutaj mamy wszystko w pakiecie i to dosyć niedrogim, ponieważ całość kosztuje około 1200-1300 zł. Także każdy praktycznie może w tej chwili zakosztować dźwięku ambisonicznego i wejść w zupełnie nowe przestrzenie, jeśli chodzi o realizację nagrań. A więc jakie może być zastosowanie takiego rejestratora? Na pewno w przypadku wspomnianych już filmików koncertowych typu 360 stopni, dzięki którym możemy poczuć się, jakbyśmy siedzieli otoczeni muzykami, także w przypadku produkcji filmowych, szczególnie oczywiście nastawionych na wirtualną rzeczywistość, oraz gier komputerowych, których coraz więcej wychodzi właśnie w tym formacie. Zamknięcie tego wszystkiego w małej obudowie, w bardzo przenośnym, w przenośnej formie pozwala zabrać rejestrator ze sobą na nagrania terenowe, co ucieszy ludzi pracujących na planach filmowych, czy na przykład zajmujących się sound designem. Dla nich też producent dołączył przydatne akcesoria w postaci takiego piankowego filtru zakładanego na kapsuły. A także specjalnej przedłużki na statyw, dzięki której możemy za pomocą jednego trójnoga umieścić ze sobą razem rejestrator audio oraz wideo.